Do zdarzenia doszło we wtorek w galerii przy ulicy Złotoryjskiej. Mężczyzna wybiegł z punktu jubilerskiego z tacą pełną biżuterii. Za tym mężczyzną wybiegła kobieta, która krzyczała pomocy, ratunku. Na krzyki i wołanie o pomoc zwrócili uwagę mężczyźni, którzy przechodzili obok tego punktu. Mężczyźni rzucili się w pogoń za mężczyzną, który przed chwileczką przebiegał obok nich. Mężczyźni przez kilka ulic biegli i zatrzymali tego mężczyznę. Sprawca po zatrzymaniu chciał przekupić dwóch studentów, a następnie groził im nożem. Na szczęście 19 i 21-latek zdołali poradzić sobie z napastnikiem i zawiadomić policję. Wykazali się odwagą, żeby zatrzymać tego napastnika. Postawa taka jest godna naprawdę pochwały i wyróżnienia. Także myślę, że w najbliższych dniach komendant, z tego co wiem, komendant miejskiej policji, inspektor Leszek Zagórski, planuje spotkanie ze studentami. Zatrzymany 24-latek jest dobrze znany organom ścigania. W przeszłości był karany za kradzieże i włamania oraz inne przestępstwa przeciwko życiu i mieniu. Za kradzież rozbójniczą w warunkach recydywy grozi mu kolejnych 15 lat za kratami. Sąd na wniosek prokuratury aresztował go na 3 miesiące.